Witam Was w kolejnym odcinku Pet Simulator X. Właśnie otrzymaliśmy nowy update. Większość zmian dotyczy tradingu. Między innymi dostaliśmy nową Trading Plaza, baner aukcyjny, Trading Plaza, ale wersja Pro, nowe wyglądy stoisk tradingowych, diamentową imprezę, nową diamentową deskę, nową diamentową ekskluzywną paczkę, no i oczywiście jak zwykle jakieś bugi zostały naprawione. Lecimy zobaczyć, jak wygląda ta nowa Trading Plaza. Słuchajcie, i od razu wiemy, co trzeba zrobić, aby dostać się na serwer Pro. Wystarczy posiadać 10 huge petów. No niestety, ale my posiadamy 9, więc nie wejdziemy i nie sprawdzimy tego. Voice chatu również nie posiadamy, no to tylko nam został normalny serwer do sprawdzenia. Na pierwszy rzut oka bardzo ładnie to wygląda. I chyba jest więcej miejsc, aby rozłożyć swój sklepik. No i oczywiście jest nasz nowy billboard aukcyjny, na który możemy wystawić pety w wersji huge lub Titanic. Tu ktoś wystawił Huge Hell Rocka w wersji Rainbow za 1 trylion. Niestety nie ma chętnych, nie ma co się dziwić, jest to za duża cena. Będziemy musieli dokupić jeszcze jednego Huge Peta i sprawdzić, jak wygląda Trading Plaza w wersji Pro. A tutaj mamy wyglądy nowych stanowisk tradingowych. Według mnie nie są zbyt ładne, żadna z nich mi się nie podoba. Oprócz tego na Trading Plazie możemy odpalić diamentową imprezę, z której podobno można zdobyć bardzo dużą ilość diamentów. Niestety każdy, kto się znajduje na tej Trading Plazie, może je zbierać. No niestety, aktualnie jest to zbugowane. Mamy tutaj nowego peta oraz jego wersję huge. Jest to oczywiście ekskluzywna paczka diamentów, która również jest zbugowana i nie daje się kupić. Słuchajcie, chciałem wyjść z Trading Plazy i okazało się, że nie mogę, ponieważ jest to zbugowane. Oczywiście w tym update'cie otrzymaliśmy nową deskę diamentową. Aby ją odblokować, potrzebujemy 10 trylionów diamentów. Chyba już wiem, na co będziemy diamenty zbierać. Mini event Scavenger rozpoczął się. Pierwsze jajko znalezione. No to otwieramy. Co tu się stało? Gdzie nasz drop? Słuchajcie, to jest kolejna rzecz, która jest zbugowana w tym update'cie. Raczej tak tego nie naprawią zbyt szybko, więc kolejnych dwóch nawet nie szukam. Słuchajcie, podobno została zwiększona szansa na tego właśnie huge'a i to jajko. Więc trzeba będzie przetestować jeszcze raz Pet Daker. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej aktualizacji. Według mnie jest jedną z gorszych, ponieważ zawiera bardzo dużo bugów. Ciekawe, czy w ogóle ją testowali, zanim ją wprowadzili. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!